Cyrk Zalewski, jeden z najbardziej znanych cyrków w tej części Europy, obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji rodzina Zalewskich przygotowała specjalny jubileuszowy program. Niedawna w cyrku, tylko 40 lat. Poznaliśmy się w szkole cyrkowej. Żona, ze strony żony, tak, ósme pokolenie, mój syn jest ósmym pokoleniem z rodziny cyrkowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tylko 40 lat pracuję. Zaczęliśmy jako artyści. Mieliśmy wspaniały okres jako artyści, zdobyliśmy swoje sukcesy, mieliśmy wspaniałe podróże, zwiedziliśmy dużo krajów. W całej Europie i nie tylko. I potem przyszedł okres, że trzeba coś w życiu zmienić. U nas była przebudowa, można było swoją działalność założyć. Już zdecydowaliśmy się, że otworzymy cyrk, tak jak dziadkowie i pradziadkowie mojej żony. I tak się stało. I to już trwa 20 lat. To robi moja żona, zajmujemy się z nim wspólnie, ale generalnie zabiera żona. W tym roku udało nam się zrobić wspaniały program, troszeczkę to trzeba mieć szczęścia, troszeczkę przypadku, no i wyczucia przede wszystkim. Jest wesoły, sympatyczny program, a jeździmy po prostu po Europie, oglądamy, są agenci, no i artyści sami oferują się ze swoimi materiałami na dyskach w tej chwili, przysyłają swoje materiały, my wiemy co my chcemy mniej więcej, czy nam potrzebna jest góra, czy nam potrzebna jest dzika zwierzyna, czy nam potrzebny numer ekwilibrystyczny, akrobatyczny, czy komiczny, taki numer już pod takim kątem się. Festiwal wybił wszystkie sławy, byli u nas sami najlepsi w Warszawie. Niestety proza życia codziennego stwarza, że najlepszych nie możemy zaangażować. Finansowo byśmy nie wytrzymali, ale to co można, chętnie pokazujemy, przynajmniej w jednym programie dwa numery na światowym wspaniałym poziomie. We'll be right back.
ekipę festiwalowi przewinęło się dużo więcej numerów i to rzeczywiście sami najlepsi zdobywcy złotych klaunów w Monte Carlo. Wspaniali komicy, wspaniałe numery. No tak jak już powiedziałem wcześniej, tych, których nie mogliśmy pokazać jak gdyby w sezonie, na co dzień. Jednocześnie jest olbrzymia gala, dlatego że przyjeżdżają do jury, przyjeżdżają dyrektorzy, przyjeżdżają się znajomi. Oni też szukają numerów, też chcą coś zobaczyć. Jest miła atmosfera, trochę biznesowa, koleżeńska. I jednocześnie, no i program dla widowni. Zaczynali jako artyści, przede wszystkim cyrki w Polsce stały dość długo, w jednym mieście. Mogły się okopać do tego stopnia, że duży cyrk, jakim była arena, gdzie pracowałem, to w Gdańsku staliśmy miesiąc, półtora. W Warszawie nawet koło stadionu, jak był plac dziesięciolecia, staliśmy trzy miesiące. Więc można było rzodkiewkę zasadzić, wykopać, zjeść i wyjechać. Teraz jedziemy po jednym dniu. Jest to bardzo ciężka praca, bardzo nerwowa praca. Wszystko musimy załatwiać w biegu. No i to jest stresujące. Jeżeli by się podjął tego wyzwania i do tej pory mam duże wątpliwości, dlatego że to jest za bardzo nerwowa i ciężka praca, zależna od pogody i od frekwencji i, no i spraw finansowych, żeby to się dało powiązać wszystko razem, dlatego że cyrk, mówię o finansach, dlatego że cyrk wymaga olbrzymich inwestycji, trzeba wymieniać samochody, trzeba płacić jakieś olbrzymie podatki ubezpieczeniowe. Trzeba zawsze coś nowego zrobić w transporcie, a to są koszty bardzo duże. Bardzo duże, tym bardziej, że paliwo, prąd idzie strasznie do góry. Dlatego przepraszam wszystkich widzów, że u nas bilety są może drogie, ale de facto na pewno od programu. Bo ludzie po obejrzeniu naszego programu zapominają o pieniądzach, a wiedzą, że się dobrze bawili. Żeby nas, jak do tej pory, publicznie odwiedzała, żebyśmy mogli wam pokazać, im starczyło nam pomysłów na jeszcze co najmniej 20 lat, na dobre, ciekawe programy.
Zalewski to po 20 latach występów mocno rozpoznawalna już marka. Ekipa cyrku odwiedza ponad 200 miast rocznie. W każdym z nich przedstawia wyjątkowe spektakle. Biorą w nich udział wybitni cyrkowcy z kraju i z zagranicy oraz egzotyczne zwierzęta, m.in. lwy i wielbłądy. Co ważne, cyrk spełnia wszystkie wymogi w kwestii transportu, tresury i przetrzymywania zwierząt. Cyrk Zalewski zaprasza na jubileuszowe spektakle.